Cześć, z tej strony Bartek z kanału Chwilą Motovlog, a dziś zapraszam Was do kolejnej części motocykli o pojemności 50 cm sześciennych. Dzisiaj będzie zestawienie dwusuwów, bo opisaliście sporo komentarzy, takich jak na przykład te. Nie kupujcie tych 50-tek, a zwłaszcza w czterosuwie, przecież to w ogóle nie jedzie. 50-tka w 4T jest dobrym wyborem dla 60-latka bez prawa jazdy, który jeździć będzie na grzyby. Świetny materiał, kumplu. No dobra, to akurat ja pisałem z drugiego kanału gamingowego, na który Was zapraszam. Link w opisie. Ale zanim jeszcze zaczniemy, pamiętaj, że jeśli ten materiał Ci się spodobał i chcesz więcej tego typu materiałów lub innych, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i przede wszystkim zostaw subskrypcję. A teraz lecimy z filmem. Rieju RR50. RR50 to bezkompromisowa maszyna offroadowa, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Mimo że wielu motocyklistów nie traktuje w jeździe enduro motorowców na poważnie, to użyte w Rieju zawieszenie, układ hamulcowy, porządna rama i mocna jednostka napędowa nie pozwalają go traktować bez szacunku, nawet przez największych wyjadaczy tego tematu. Model RR50 dzięki możliwości użytkowania od najmłodszych lat z prawem jazdy kategorii AM będzie odpowiednim, aczkolwiek surowym nauczycielem w niesprzyjającym terenie i pozwoli nabyć początkującym motocyklistom wiele umiejętności niezbędnych do dosiadania mocniejszych jednośladów o większej pojemności skokowej silnika. Derby Senda 50. To jeden z najciekawszych motorowerów na rynku pojazdów wtórnych. Nie jest droga, świetnie wygląda, charakteryzuje się ponadprzeciętnymi jak na motorower osiągami i daje niekończące się możliwości tuningu. Jest to jeden z najciekawszych motorowerów dwusuwowych na rynku. Przed Wami Derby Senda 50. Gilera RCR 50. To małolitrażowy motocykl klasy enduro z oferty hiszpańskiego producenta Gilera. Mocna jednostka napędowa, wytrzymała konstrukcja, wydajne hamulce oraz zawieszenie o dużym skoku powodują, że nawet najmłodsi motocykliści będą w stanie w pełni sprostać wyzwaniom rzucanym przez wymagający teren. Aprilia RS50. RS50 zadebiutowała w 1993 roku i była bezpośrednim następcą modelu AF1 50. To, co od samego początku było mocną stroną Aprilii, to mocny dwusuwowy silnik Minarelli oraz wygląd, który po prostu nawiązywał do dorosłych motocykli włoskiego producenta. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że pierwsze modele RS50 otrzymały ponadczasowy wygląd. Nadal wyglądają nieźle. Yamaha TZR50. Jeśli masz prawo jazdy kategorii AM, marzysz o tym, aby rozpocząć przygodę ze sportem motocyklowym i gardzisz wszystkim, co nie ma sprzęgła i biegów, to Yamaha TZR50 została stworzona właśnie dla Ciebie. To jeden z najszybszych seryjnie produkowanych motorowerów. Jednak to, co dla wielu jest najważniejsze, to to, że TZR-ka nie tylko nadal wygląda świetnie, ale jest wdzięcznym przedmiotem tuningu i najróżniejszych przeróbek. I to byłoby na tyle z kolejnej części top 5 motocykli o pojemności skokowej 50 cm. Jeśli chciałbyś kolejne zestawienie jakichś motocykli, napisz w komentarzu, jaki temat Cię interesuje, a ja coś z tego wybiorę i postaram się zrobić kolejny materiał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!